cała moja praca. Nie. Chcesz, żeby cała moja praca poszła na marne, tak? Nie, ja się boję. Masakra. No i zwolnia mnie, wiesz, że ja zacząłem niedawno pracę, każę mi iść do domu, no i ja nie wiem, co ja zrobię. No po prostu moja wina, po prostu, że nie chcę, no, ja nie chcę. Słuchaj, ja wiem, że to jest stresujące, ale musisz pamiętać, że strach jest tylko w twojej głowie. Nic ci się tutaj nie może stać. Naprawdę, no właśnie, nie wiem, czy nie może stać. Ale to było tam był pierwszy raz i ja nie wiem, czy jestem dobrze zapięta. Jesteś bardzo dobrze zapięta. Tamten pan to wiesz, mówi, że był pierwszy raz, musi bardzo czuć, ale już ty tyle lat pracuje, że naprawdę. Można powiedzieć, że jakby studia zrobił z tego kierunku. Tak czy inaczej. Ja cię teraz trzymam, dobra? Ja cię nigdzie nie wypuszczę. Kamerę chwytasz dwoma rękami przed sobą. Nie dam rady. Pewnie, że dasz radę. Poprawiałaś przed chwilą włosy chyba, nie? I puściłaś się na ręce. No to nic ci się nie stanie, jak dasz kamerę. Jesteś dumnie wyprostowana, stoisz, patrz. Czujesz, że cię trzymam? No czuję, ale czuję tu jakąś taką... Pustkę. No. To dobrze, tak ma być. To zróbmy inaczej, bo kamera się nagrywa, ona się teraz nagrywa spodnie, te strzelby, jakby średnio. Daj ją do przodu, żeby nagrywała twoją. Ja cię trzymam. Widzisz, stoisz, nic się nie dzieje, nie? No. Świetnie. W takim razie teraz dokładasz drugą rękę, żebyś czuła, że stoisz stabilnie. Ja cię cały czas trzymam, nie wypuszczę. Nie, dobra. No, tak samo mówiłaś z prawą ręką. A na pewno tam wlecała, to na niej tam gdzieś obok na trawę. W ogóle nie przejmujesz się, tylko cieszyj skokiem, tam na dole kolega cię chwyci za rączki, delikatnie położy na tej poduszce, także nic ci nie będzie, dobrze? Tylko nie patrz się w dół. Że jestem głupia, że ja na to poszło. Słuchaj, już tutaj wyjechała i się w ogóle nie bała, to co to by była za zabawa? To było tak, nie warto by było za to bać. O to chodzi, żebym była przerażona, nie żebym była przerażona. Żebym przeżyła. Przeżyjesz na pewno. Gwarantuję. Słuchaj, jakbyś ty nie przeżyła, to ja pójdę do więzienia, a ja generalnie wydaje mi się, że jestem dość młody i nie chciałbym spędzić już kolejnych 20 lat tam siedząc, nie wiadomo co robić. Tak czy inaczej, kamera idzie do przodu i dołóż drugą rękę, bo strasznie długo w tej stronie. O Jezu. No, ja cię trzymam, nie wypuszczę cię. Szybki nie. Ruch. I tak już się nie trzymasz tego kosza. No, będę ja się muszę przeanalizować jeszcze chwilkę. Nie wiem, jak się to będzie, ale czas na analizowanie... To nie jest dobre miejsce, żeby analizować. Analizować mogłeś na dole. Potem jak skoczysz, też sobie przeanalizujesz, co się stało. Nie, a proszę, nie, no teraz do tych włosów. Przecież widzę, że puściłaś się tą lewą ręką. Muszę te włosy. Czemu ty mi to robisz? Wyprostuj te ręce normalnie. Wyprostuj. Chciałabyś coś powiedzieć. Ostatnie słowa do kamery. Amen. Jesteś gotowa, nie? Nie. Bardziej nie będzie. Jezu, nie ma już tego. Całe siły trzymasz kamerę? Nie dobra. Słuchaj, ja naprawdę nie jestem w stanie się z tego zmusić, ale wierz mi. Jak tego nie zrobisz, jak tylko zaczniemy jechać na dół, będziesz strasznie żałować, kurde. Wiem, że będę, ale... To jest coś, co każdy raz w życiu musisz zrobić. I teraz no. Jest twoja kolej, okej? Okay? Bo jak teraz tego nie zrobisz, to nie zrobisz tego więcej. I wierz mi, że będziesz żałować, szczególnie, że nie skacze jedna osoba na 150. Chyba nie chcesz być pierwszą osobą w tym roku, co? Na pewno 150. No gwarantuję ci. Dlatego właśnie pokazujemy filmiki, żeby pokazać, jak przełamujemy. To już są nogi telepią. Nie. Jestem ze siką zaraz. Nie zasikasz się. Sikanie nie jest niebezpieczne dla zdrowia, także wiesz, nic ci nie będzie. Słuchaj. A nie zlecił, to jakbym tak puściła nagle? To jest bardzo możliwe. Nie, ja przypięte jak chodzisz. A jak zlecił, to nie będzie moja wina? Nie, to nie będzie twoja wina. To nie takie łatwe. Nie takie łatwe? Dlatego, że patrzysz się w dół. Dobra, czyli pokaż kamerkę. 3,5 minuty to jest generalnie. Czy chcesz być pierwszą osobą w tym roku, która trafi na filmik Walka ze strachem? A to trafi gdzieś? No jeśli będziemy jeszcze rozmawiać jakąś minutę, to na pewno trafi, bo to już jest taki rekordzik. Jezu Maria, nie ma pan żadnej gumki do tych włosów? Nie mam niestety. Z całej siły trzymasz kamerę. Jeśli chcesz, to sobie zamknij oczy i zrobimy tak. Myślę, że się przyjadę. Jeśli odliczysz się 2-1, tam lekki sygnał, ty się przechylisz i zobaczysz, że będzie super, dobra? A tego się nie mogę trzymać, ani niczego innego. Trzymaj się kamery, co jest. A ja bym się tego zapała, to co? Tylko lewą rękę. Możesz się chwycić, jeśli jest ci wygodniej, ale kamery trzymaj tak, żeby ci się fajny filmik nagrał. Dobra? Ja pierdolę, co ja zrobiłam? Nie. Wiem, wkurza to już pana, ale... Nie, właśnie ja nie jestem nerwowy za bardzo z charakteru, wiesz? Także, aczkolwiek cierpliwość to moich kolegów się powoli kończy. Za chwilę dostaniemy taki sygnał, że trzeba będzie wracać. Tego chyba byś nie chciała, co? No właśnie, nie zastanawiam się. Ej, wiesz, naprawdę ja tutaj miałem dziewczyny, które płakały u góry i potem skakały, a ty nic ci nie jest, rozmawiasz ze mną, jesteś wesoła, uśmiechasz się. Ale nie mam powodu płakać. No właśnie. Musimy działać, jesteśmy za długo. Kamera idzie w dwie ręce. Zaufaj mi, że to będzie to jest fajnie. Rozkaz. Tak, zaufaj mi, że będzie fajnie, tylko musisz mi zaufać. Dwie ręce do kamery. Nie. To był sygnał, że długo stoimy. Bra, to się tyle kręci, więc... Odkazuj się, trzymasz kamerę. Jestem nienormalna. 3, 2, 1. O, najebiście jest!
Jak było? Super. Było do klatki piersiowej. Co ci tak zeszło u góry? No prawie się bała. Widoki chyba podziwiałaś, nie? Można tak powiedzieć. Tak przypuszczałem. Dziś tam na ziemi.